Rozpoczynamy turniej. Mam nadzieję, że będziemy świadkami wspaniałych zawodów. W czerwonym kasku Maciej Janowski, w niebieskim Troy Bachelor. Biały kask to Jarosław Hampel, a żółty Dzika Karta. Poszli! Równy start całej czwórki. Dzika Karta wyprzedza rywala. Jarosław Hampel na końcu stawki. Dzika Karta spada na ostatnie miejsce. Na prowadzeniu Troy Bachelor. Dzika Karta na końcu stawki. Maciej Janowski dał się wyprzedzić rywalom. To się mogło źle skończyć. Troy Maciej Janowski wyprzedzony. Troy Bachelor wysuwa się na prowadzenie. To się mogło źle skończyć. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Dzika Karta cały czas na czwartej pozycji. Wejście w ostatni łuk. Niebezpieczna sytuacja. Troy Bachelor jest klasą dla samego siebie. Wspaniałe widowisko. Pora na drugą serię zawodów. Czy Ty Woffinden zasmakuje goryczy porażki? W czerwonym kasku Matej Żagar. W niebieskim Ty Woffinden. Biały kask to Andreas Jonsson. A żółty Jarosław Hampel. Wystartowali. Niebezpieczna sytuacja. Ty Woffinden. Andreas Jonsson. Nie wystąpi w powtórce. Andreas Jonsson. Nie wystąpi w powtórce. Od wewnętrznej stoją Matej Żagar, Ty Woffinden, Jarosław Hampel. Ruszyli! To się mogło źle skończyć. Ty Woffinden wysuwa się na prowadzenie. Na prowadzeniu Ty Woffinden. Matej Żagar, ostatni. Matej Żagar spada na ostatnie miejsce. Matej Żagar, ostatni. Matej Żagar wyprzedza. Ty Woffinden od startu na prowadzenie. Jarosław Hampel, ostatni. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Ty Woffinden od startu na prowadzenie. Wejście w ostatni łuk. Ty Woffinden wygrywa kolejność na mecie. Ty, jesteśmy o krok od rozpoczęcia trzeciej serii zawodów. Od wewnętrznej stoją Greg Hancock, Jarosław Hampel, Thomas Jonasson i najbliżej bandy Chris Holder. Poszli! Niebezpieczna sytuacja. Thomas Jonasson zostaje wykluczony. Thomas Jonasson nie wystąpi w powtórce. Od wewnętrznej stoją Greg Hancock, Jarosław Hampel, Chris Holder. Poszli! Niebezpieczna sytuacja. Ramię w ramię, już od startu.
Niebezpieczna sytuacja. Na prowadzeniu Jarosław Hampel. Greg Hancock. Ostatni. Chris Holder spada na ostatnie miejsce. Chris Holder na końcu stawki. Greg Hancock wyprzedzony. Greg Hancock traci pozycję. Chris Holder wyprzedza rywala. Chwila mrożąca krew w żyłach. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Na prowadzeniu Jarosław Ham. Chris Holder wysuwa się na prowadzenie. To się mogło źle skończyć. Wejście w ostatni łuk. Chris Holder wjeżdża na metę. Wspaniałe widowisko. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. Od wewnętrznej stoją Jarosław Hampel, Jason Doyle, Nils Christian Iversen i najbliżej bandy Mikael Jebsen-Jensen. Taśma w górę! Niebezpieczna sytuacja! Mikael Jebsen-Jensen wyprzedza! Łokieć, łokieć! Mikael Jebsen-Jensen ostatni! Jason Doyle wyprzedzony! Jason Doyle wyprzedza! Na prowadzeniu Nils Christian Iversen. Niebezpieczna sytuacja. Mikael Jason Doyle wyprzedza rywala. Na prowadzeniu Nils Christian Iversen. Jason Doyle wyprzedzony. Chwila mrożąca krew. Mikael Jebsen-Jensen spada na ostatnie miejsce. Nils Christian Iversen od startu na prowadzeniu. Wejście w ostatni łuk. Nils Christian Iversen, Jarosław Hampel wygrywa. Wspaniałe widowisko. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodów. W czerwonym kasku Nicky Pedersen. W niebieskim Chris Harris. Biały kask to Krzysztof Kasprzak, a żółty Jarosław Hampel. Wystartowali. Łokieć, łokieć. Jarosław Hampel spada na ostatnie miejsce. Niebezpieczna sytuacja. Chris Harris, Krzysztof Kasprzak traci pozycję. Krzysztof Kasprzak wyprzedza. To się mogło źle spadek. Kolejność na mecie. Nicky Pedersen. Przed nami kolejna emocjonująca faza zawodu. Od wewnętrznej stoją Jarosław Hampel, Chris Holder, Ty Woffinden i najbliżej bandy Andreas Jonsson. Poszli! Łokieć, łokieć! Równy start całej czwórki.
to się mogło źle skończyć. Jarosław Hampel, na prowadzeniu. Chris Holder, ostatni. Ty Woffinder spada na ostatnie miejsce. Ty Woffinder na końcu stawki. Na prowadzeniu Jarosław Hampel, a za nim Andreas Jonsson. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Jarosław Hampel prowadzi od początku wyścigu. Wejście w ostatni łuk. Jarosław Hampel wygrywa. Bieg bez historii. Kto jeszcze uzupełni stawkę wielkiego finału? Kolejność na mecie. Nils Christian Iversen, Greg Hancock, Nicky Pedersen. To wyścig o najwyższą stawkę, który zadecyduje o miejscach na podium. Wewnętrznej stoją Jarosław Hampel, Greg Hancock, Nils Christian Iversen i najbliżej bandy Andreas Jonsson. Wystartowali. Niebezpieczna sytuacja. Andreas Jonsson spada na ostatnie miejsce. Na prowadzeniu Jarosław Hampel. Andreas Jonsson na końcu stawki. Jarosław Hampel cały czas na prowadzeniu. Andreas Jonsson ostatni. Andreas Jonsson ostatni. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Jarosław Hampel prowadzi od początku wyścigu. Wejście w ostatni łuk. Jarosław Hampel wygrywa. Bieg bez historii. Jarosław Hampel wygrywa dzisiejszą rundę Grand Prix. A za nowym mistrzem świata mamy Nilsa Christiana Iversena i Grega Hancocka.